Pamiętasz zapewne taki dzień, kiedy przyszedłeś do pracy i miałeś wszystko dokładnie zaplanowane. Wiedziałeś konkretnie, co masz do zrobienia, w jakiej kolejności, jaki rezultat chcesz osiągnąć. W pewnym momencie przychodzi do ciebie koleżanka, kolega i prosi cię o weryfikację ważnego pisma dla interesanta. Robisz to. Następnie dzwoni telefon. Odbierasz, rozmawiasz i dochodzisz do wniosku, że to jest dobry moment na poranną kawę. I w ten oto sposób misterny plan, który miałeś ułożony, uległ właśnie modyfikacji. Teraz musisz zacząć wszystko od nowa. Zastanawiasz się, dlaczego tak się dzieje? Przyczyną są złodzieje czasu. Istnieją dwa rodzaje. Jedne z nich to złodzieje wewnętrzni, czyli tak zwana prokrastynacja, tendencja do zwlekania. To jest taka sytuacja, w której wiesz, że jest coś do zrobienia, a jednak mimo wszystko nie podejmujesz działania. Innym przykładem takiego zakłócacza wewnętrznego jest chęć robienia wielu rzeczy jednocześnie. Innym z kolei nieumiejętność mówienia nie. Drugi rodzaj zakłócaczy to zakłócacze zewnętrzni. Co się znajduje wśród tych zakłócaczy? Otóż hałas. Niespodziewani goście. Niespodziewana prośba kolegi, koleżanki o zrobienie czegoś, czego nie planowałeś. Złodzieje czasu są odpowiedzialni za powstawanie tak zwanego efektu piły. Jest to taka sytuacja, w której rozpoczynasz jakieś zadanie, przerywasz je, wykonujesz inną czynność. I w tym momencie potrzebujesz określonego czasu na powrócenie na dawny poziom koncentracji, skupienia, możliwości wykonywania tego zadania. Otóż nagromadzenie się takich przerw powoduje, że możesz stracić nawet do 28% ze swojej wydajności. Sobie radzić ze złodziejami czasu i efektem piły? Pomocna jest metoda Pomodoro. Składa się ona z 6 kroków. Krok pierwszy – wybierz zadanie z listy. Krok drugi – ustaw czasomierz na 25 minut. Krok trzeci – pracuj nieprzerwanie całe 25 minut, czyli przez całe Pomodoro. Krok czwarty – odhacz zadanie jako wykonane po jego zakończeniu. Krok piąty – po zakończeniu jednego Pomodoro, czyli po 25 minutach, zrób sobie 5-minutową przerwę. I ostatni, krok szósty, po 4 pomodoro zrób sobie dłuższą 20-30-minutową przerwę. Przekonaj się, że to działa.